Mam dzisiaj przyjemność porozmawiać z Martą Abramowicz, reporterką, badaczką społeczną, działaczką na rzecz praw człowieka. Od zawsze chciałaś być reporterką. Skąd u Ciebie właśnie pasja do pisania na rzecz jakichś tematów ważnych? Od zawsze chciałam pisać, niekoniecznie być reporterką, bo wyobrażałam sobie raczej, że będę pisać powieści. Do czego, mam nadzieję, dojdzie za jakiś czas, no ale ponieważ świat wymagał interwencji i tyle ważnych spraw było dookoła, które no, potrafiłam opisać też wcześniej po prostu, jak pracowałam jeszcze w kampanii przeciw homofobii, to po prostu pisałam, bo to potrafiłam robić najlepiej. No ale potem stwierdziłam, że czas już na książki, nie tylko raporty, nie tylko jakieś artykuły, nie tylko teksty do kampanii społecznych. No i tak powstały pierwsze książki reporterskie, czyli Zakonnice i Dzieci Księży. Teraz kolejna się pisze. Mam taką ogólną refleksję, że chyba bliskie są Ci osoby, które bywają wykluczane, które gdzieś tam czasami właśnie są narażone na jakiś ostracyzm czy wykluczenie, ale też właśnie, że interesuje Cię bardzo temat tabu społecznego. Skąd w Tobie właśnie taka potrzeba, żeby skupić się konkretnie na tych osobach i na tym szeroko pojętym tabu, które jest w naszym społeczeństwie? Chyba nie patrzę tak na to. To znaczy mnie po prostu interesuje człowiek taki, jaki jest. No i tak się składa, że jak w naszym społeczeństwie, jak człowiek jest jakiś, to często nie dostosowuje się, to znaczy jeśli człowiek się nie dostosowuje do jakichś norm, nie jest konformistą, zmusza się do jakichś masek, do jakiegoś udawania, no to jest akceptowany społecznie. Jeśli tego nie robi, no to właśnie to jest to tabu, to jest jakieś wykluczenie. A mnie zawsze interesowało, jaki ktoś jest naprawdę, jakie ma emocje, co przeżywa. I też te wszystkie rzeczy, które się gdzieś chowa w sobie, jeśli się pokazuje, no to właśnie jak to jest, jak człowiek jest odbierany. I też, żeby zrobić może trochę więcej miejsca dla wszystkich, którzy chcieliby coś więcej z siebie pokazać, niż tylko takie jakieś rzeczy, które są akceptowane społecznie, czy wymagane społecznie, czy dopasowane do norm społecznych. No to rzeczywiście to mnie chyba interesowało, to ta droga. No i tak się składa, że właśnie często to są jacyś ludzie, których się nazywa wykluczonymi. No właśnie, bo teraz Twoje ostatnie dwie książki to są ludzie, którzy gdzieś tam związani są z Kościołem katolickim, ale wcześniej też przez wiele, wiele lat pracowałaś w kampanii przeciwko homofobii i tam koordynowałaś wiele, wiele projektów. Co najbardziej wspominasz z tamtego okresu? Co było dla Ciebie takim, nie wiem, jakimś najważniejszym momentem? No, na pewno kampania, pierwsza nasza kampania społeczna Niech Nas Zobaczą, gdzie pokazaliśmy zdjęcia par dziewczyn i chłopaków trzymających się za ręce. W sumie było 30 tych zdjęć. No i to była taka pierwsza duża rzecz, którą zrobiliśmy, którą ja zrobiłam, no bo też organizacja powstała w 2001 roku, a w 2003 zrobiliśmy już tę kampanię na początku roku. Była masa problemów, trzeba było wszystkie rozwiązać, ale potem okazało się, że to działa. Że nagle, ja byłam wtedy na studiach psychologicznych i że nagle to, czego się nauczyłam, tych różnych rzeczy związanych z przełamywaniem stereotypów, przełamywaniem uprzedzeń, czy właśnie przedstawianiem różnych rzeczy, działają, że społeczeństwo rzeczywiście zaczyna dyskutować, zaczyna się zmieniać i że można to, że można będąc zwykłą osobą, zwykłym działaczem, działaczką, odpalić taką bombę, która rzeczywiście coś zmienia w całym społeczeństwie, bo ludzie po prostu dyskutowali o tym, to było wszędzie. I też w ogóle w środowisku LGBT generalnie jest, że coś było przed kampanią Niech Nas Zobaczą i po kampanii Niech Nas Zobaczą. Więc rzeczywiście to był taki pierwszy w Polsce, pierwszy krok do tego, żeby o osobach LGBT zacząć rozmawiać, żeby one przestały być schowane gdzieś w szafie, tylko wyszły do przestrzeni publicznej. I to był główny zarzut właśnie do kampanii, że nagle się pokazują na ulicy pary w pełni ubrane na zdjęciach. Więc to rzeczywiście było takim zaskoczeniem, że można taką dyskusję wskrzesić, ale też bardzo przyjemnym zaskoczeniem. Tak, to faktycznie chyba taka kampania, która gdzieś tam cały czas, ja cały czas osobiście ją pamiętam, ona faktycznie była bardzo głośna i bardzo widoczna. I to chyba właśnie był początek też wielu innych, tak mi się wydaje, właśnie tego typu kampanii. Ty też ładnie gdzieś tam powiedziałaś, czy napisałaś, że nauczyłaś się, jak badać nienawiść, a dyskryminację zamknąć w cyfrach, bo też
pod Twoim nadzorem, redakcją powstał taki duży, kompleksowy raport dotyczący sytuacji osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Tak, nawet dwa raporty, a potem też współpracowałam przy kolejnym. Teraz ukazał się nowy, no to już bez mojego udziału, ale polecam nowy raport o sytuacji społecznej osób LGBT. To jest też pewna jedna z metod pokazania. Obecnie, to znaczy widzę, że teraz to już tak naprawdę tylko infografiki się pokazują, już nawet tekstu nie ma w tych raportach, no bo rzeczywiście wszystko można szybkimi obrazami pokazać. Więc tym bardziej to mnie zachęca do poszukania jakiejś historii, opisania ich, bo wierzę, że taki świat opisany słowem, nie tylko cyfrą i nie tylko infografiką, też jakoś otwiera nas na inne, na inny rodzaj rozumienia świata. No i też bardzo mam syna, który ma teraz 8 lat, więc też dyskutujemy o czytaniu książek dużo, bo, no bo to jest to pokolenie, które nie czyta. Można mu czytać, ale ono samo niechętnie czyta. Woli grać, woli jakieś obrazy. Mój syn na przykład nigdy nie wpisze nic do wyszukiwarki Google, tylko mu podyktuje Google'owi, co ma znaleźć. To w bardzo skomplikowanych frazach, więc to też jest ciekawe. No ale ja właśnie tak staram się mu tłumaczyć, że to jest, że słowo pisane, historia, to jest po prostu tworzenie trochę innego rozumienia świata i że ludzie, którzy tego nie mają, też nie odbierają tego świata w jakiś sposób. No i tak sobie dyskutujemy i ja mu czytam, na razie ja. Gdybyś miała porównać sytuację osób LGBT właśnie wtedy, kiedy robiłaś ten raport, a teraz to 14 lat temu, to jakby to porównanie wypadło? Myślisz, że ta sytuacja jakoś... Sytuacja osób LGBT, w sensie samopoczucie osób LGBT pewnie jest lepsze niż wcześniej. W takim sensie, że te osoby, które są teraz, nie są w stanie sobie wyobrazić tamtego świata, który był, gdzie nie było takiego dostępu do internetu, gdzie nie było takiej możliwości wyjazdów za granicę i gdzie nie było jakby takiego świata, jaki jest za granicą, poznanego w Polsce. No bo my jednak wiemy, jak to wygląda, że wszędzie są związki partnerskie, małżeństwa w całej Europie dla osób LGBT. No w Polsce nie. I w Polsce ta sytuacja, jeśli mówimy już o tej zewnętrznej sytuacji, warunkach, w których przychodzi nam żyć, no to zdecydowanie są gorsze. To znaczy... To, co robią politycy obecnie, no to nijak się ma do pogróżek, które wtedy też były przerażające, ale to, co się dzieje teraz i wprowadzanie stref wolnych od LGBT, takie nakręcanie nienawiści tylko po to, żeby utrzymać się przy władzy, bo jestem przekonana, że część z tych osób kompletnie nie ma nic do osób LGBT, a wręcz sama jest na przykład homoseksualna i głęboko to ukrywa. No ale nakręcanie takiej społecznej nienawiści, no to jest pewność i to też pokazuje ten raport, że to przeradza się w przemoc, że to przeradza się w ataki, dlatego że ludzie no, czują, że mogą sobie na to pozwolić. Tak niestety ludzie są skonstruowani, że jak nie radzą sobie z własną agresją, to wyżywają się na słabszych, no więc jeśli jest określona grupa słabszych, na których można się wyżywać społecznie, no to to tak się dzieje i to jest najbardziej przerażające, że zmierzamy w tym kierunku, czyli w kierunku dyktatur i systemu autorytarnego, gdzie właśnie takie rzeczy się dzieją, niż do tych jednak krajów demokratycznych, no, które też mają swoje różnego rodzaju problemy, ale jednak je rozwiązują w sposób za pomocą rozmowy, za pomocą dialogu i zdecydowanie bardziej pozwalają na tą właśnie ekspresję siebie, o której rozmawiamy. Członkom i członkiniom swoich społeczeństw. Jak to się stało, że ty właśnie trochę się wycofałaś z tych działań takich właśnie w organizacjach pozarządowych na rzecz już konkretnie pisania, że ta droga jakoś tak twoja tak przebiega? Zawsze chciałam pisać książki, no i w pewnym momencie uznałam, że jeśli nie odsunę innych spraw, to się nie wydarzy. No i zapisałam się na takie seminarium do Hanny Kral, więc dlatego pewnie zaczęłam pisać od reportaży, co zresztą też jest mi bliskie, no bo... Taki reportaż to jest trochę taka mała kampania społeczna, przynajmniej jeśli chodzi o tematy, które poruszam. Jakoś widzę, że ten mój sposób pisania, sposób przedstawiania historii bardzo się spodobał ludziom w takim sensie, że rzeczywiście mogą się wczuć i mogą zrozumieć położenie bohatera czy bohaterki. Też obydwie książki zostały przełożone na język teatru. Są dwie sztuki i o zakonnicach i o dzieciach księży. Spodziewałaś się... takiego silnego oddźwięku po Twojej pierwszej książce?
Nie, kompletnie się nie spodziewałam. Przecież ja nic nie wiedziałam o zakonnicach. Zaczynając pisać tę książkę, musiałam się wszystkiego nauczyć, wszystkiego dowiedzieć. No, lubię się dowiadywać i lubię wyszukiwać informacji i też no, być może dlatego, że pewne rzeczy były dla mnie niezrozumiałe czy niejasne. No, napisałam to takim prostym językiem, że każdy może wyobrazić sobie, jak wygląda życie w klasztorze. To była pierwsza książka, zanim te wszystkie książki o kościele się pojawiły, czyli filmy braci Sekielskich, no Kler i te wszystkie inne. A do mnie wciąż piszą zakonnice, które odeszły, bo wciąż odkrywają tę książkę i wciąż piszą o tym, że to jest ważne dla nich zobaczyć, że inne siostry tak samo to przeżywały. No bo ta rzeczywistość wtedy, w tym 2016 roku, była taka, że każda z tych byłych zakonnic myślała, że jest sama jedyna na świecie, że tylko ona to doświadczyła tego i że to coś z nią jest nie tak. A kiedy pokazało się ten świat, no to okazało się, że to może coś z zakonami jest, przynajmniej niektórymi, nie tak. Myślisz, że ta książka i druga twoja książka, że one mają jakąś moc zmiany? No, na pewno tutaj w sposób oczywisty się zmieniły w przypadku jednej i drugiej. No to zmieniły się historie bohaterów książki, a też osób im pokrewnych. No bo też piszą do mnie dzieci księży, które szukają kontaktu z innymi, tak jak pisały były zakonnice. I ja je staram się te wszystkie osoby ze sobą po prostu połączyć, żeby... No bo też poznanie po prostu historii innej osoby, kiedy jest się samemu i wydaje się, że nie zna się nikogo takiego i nie umie sobie poradzić, a też no, to są dość specyficzne historie, więc nawet na psychoterapii jest ciężko psychoterapeucie je zrozumieć, ich specyfikę, więc, no, więc to bardzo, bardzo pomaga. Więc to na pewno, no, ale też jeśli chodzi o zakonnice, no to też w samych strukturach zakonnych przynajmniej ten problem został podjęty, dyskutowano o nim, dzięki siostrze Jolancie Olech też, odbyły się taka konferencja trzydniowa dla wszystkich przełożonych zakonnych w Polsce, gdzie dyskutowano na temat listów, które też do mnie przychodziły, które przekazałam, no odpowiednio oczywiście zanonimizowane, po to, żeby no, można było się zastanowić, jakich zmian dokonać, więc ten temat przestał być tematem tabu właśnie, on stał się otwarty. I to na pewno również inne zmiany za sobą pociągnęło. To czytelniczki, które, głównie czytelniczki, mówiły o sobie po książce, my wszystkie jesteśmy zakonnicami, tak jakby ta książka była taką metaforą losu kobiet w Polsce w ogóle. Tak samo po dzieciach księży pisały osoby, które po prostu nie znały swojego ojca, albo których ojciec właśnie był na eksponowanym stanowisku i nie przyznawał się do nich, to był jakiś romans pozamałżeński, albo nawet po prostu romans. I też jakoś mogły odnaleźć te przeżycia w relacjach bohaterów. Obie twoje książki są podzielone na takie dwie części, czyli jedna część to są te rozmowy, a druga część to jest jakiś taki szerszy kontekst społeczno-historyczny, gdzie ty też właśnie zadajesz sporo pytań, właśnie chociażby w drugiej książce o tym celibacie, o to, komu służy celibat w tym momencie i właśnie też pokazujesz te przemiany w Kościele. Myślisz, że dzięki temu kontekstowi też czytelnicy twoje, czytelniczki właśnie mogą łatwiej zrozumieć te historie i gdzieś tam, że ten szerszy kontekst jest właśnie potrzebny do tego, żeby zrozumieć te osoby? U mnie zawsze jest tak, że ja chcę zrozumieć, a żeby coś zrozumieć, to nie wystarczy historia, to jest po prostu jakiś pojedynczy przykład, a trzeba zrozumieć mechanizm. No i tak cały czas myślę, jak jeszcze atrakcyjniej pokazać te wszystkie historyczne czy socjologiczne rzeczy, które się składają na ten mechanizm, ale no mnie to na przykład bardzo interesuje i dlatego zawsze chcę tak detektywistycznie odkryć te mechanizmy czy rzeczy, które za tym stoją, które nas stworzyły, nas Polaków i Polki, no bo to jest książka o naszym społeczeństwie, to są książki o naszym społeczeństwie. No i ale też zawsze chcę zostawić też jakąś nadzieję, bo stąd w książce o zakonnicach pojawia się kazanie księdza Niedautowskiego, a w tej drugiej o dzieciach księży pojawia się historia Uty, wielkiej teolożki. Jestem bardzo ciekawa, już wspomniałaś, że pracujesz teraz nad kolejną książką. Jestem ciekawa, czy możesz zdradzić trochę może właśnie o tym, kto będzie w tym momencie twoim bohaterem, bohaterką i czy to będzie jakieś właśnie podobne poszukiwania wokół tego tabu. Oczywiście nie mogę, ale no, mogę zdradzić tylko tyle, że no, będzie to jakieś to domknięcie tej trylogii kościelnej.
Będzie o Polsce i będzie też pewnie o Irlandii, ale nie będę tutaj zdradzać szczegółów, natomiast no, mam nadzieję, że to też będzie taka książka, w której my sami zobaczymy, jak wygląda nasz katolicyzm. W ostatnich latach dużo się mówi o tych grzechach Kościoła. Czy myślisz, że to coś zmieni? Wydaje mi się, że zmiany są ogromne, bo do ludzi dociera to, że Kościół nie jest instytucją, która szerzy dobro, tylko jest po prostu instytucją, która no, chce mieć władzę nad ludźmi. Więc wydaje mi się, że to przede wszystkim się zmienia. I znowuż, jeśli my zrobimy sobie punkt odniesienia, że to Kościół ma coś zmienić, no to nic się nie zmieni, bo Kościół sam nie ma interesu w tym, żeby wiele rzeczy zmieniać. Więc to my, społeczeństwo, to my musimy się zmienić, żeby Kościół też pod wpływem tej presji się zmienił. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i w takim razie mam nadzieję, że może spotkamy się przy okazji kolejnej książki. Mam nadzieję, dzięki. Dzięki.